Kaczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Witam serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam do kolejnych ciekawostek z Wiedźmina 3. Ale zanim zaczniemy, to tutaj serdecznie chciałbym wam podziękować za wszystkie te pozytywne komentarze, za wszystkie te lajki, które dostaję pod każdym odcinkiem ciekawostek z Wiedźmina, bo już dawno za to ogólnie nie dziękowałem. A musicie po prostu tutaj to wiedzieć, że ta seria powstaje głównie nadal dzięki wam, bo podsyłacie mi naprawdę sporo ciekawostek, ale i również mnie do tego motywujecie, że właśnie tak oglądacie, że to tak pozytywnie to wszystko odbieracie. To jest naprawdę bardzo fajne uczucie i to mnie też zadziwia, bo tutaj muszę wam powiedzieć taką historyjkę. Po 9 odcinku ciekawostek, które nagrałem już naprawdę dawno temu, bo też tą serię zacząłem już po premierze Wiedźmina, później ją przerwałem na ponad pół roku, to już po 9 odcinku myślałem, no tak, ciekawostki się skończyły, już za bardzo nie ma o czym mówić, bo nic już za bardzo nie mogę znaleźć. W tej chwili który mam odcinek? Chyba 38 z tego, co mi się zdaje, a ciekawostek jeszcze od cholery jest do pokazania, więc no jesteście wielcy i na dodatek motywujecie mnie do tego, żebym sam cały czas przez to, że oglądacie, szukał, chodził po tym Velen, po tym Toussaint, no wszędzie i ja cały czas również znajduję różne nawiązania, ciekawostki, coś po prostu ciekawego i to jest naprawdę świetne. Także dziękuję wam serdecznie. Pamiętam, że raz mi się też oberwało za to, że tak długo zaczynam, żebym w końcu zaczynał te ciekawostki, a nie bez sensu tyle mówił. No ale czasami muszę się po prostu wygadać, tak już mam. Także zapraszam już do samych ciekawostek. Pierwsza ciekawostka, jaką wam pokażę, to jest taka ciekawostka raczej taka moja własna, ponieważ raczej na pewno twórcy się tym tutaj nie wzorowali, ale ostatnio chodząc chociażby po porcie w Beauclair natknąłem się na ten posąg konia i ja rzeczywiście oglądałem go nie raz, ale dopiero teraz mu się przyjrzałem i sobie tak pomyślałem, kurczę, on przypomina mi strasznie herb Konina. Swoją drogą mieszkam niedaleko Konina, też bardzo szybko to, akurat teraz, no bardzo szybko, tak, bardzo szybko przyglądałem się mu już nie raz i dopiero teraz to zauważyłem. Także dopiero teraz zauważyłem, że faktycznie ten koń mi przypomina ten herb. Zresztą na pewno widzicie teraz również porównawczo sam herb Konina. No taka, tak jak wspomniałem, lokalna ciekawostka mi to po prostu przypomina i chciałem to po prostu tutaj włożyć. Ta ciekawostka związana jest z turniejem rycerskim, z questem, którego dostajemy od Gilliama. No i tam zależy, co zrobimy po prostu z tą Vivienne, jak zdejmiemy z niej klątwę i tak dalej. I gdy chociażby pójdziemy tą drogą, którą ja poszedłem, czyli przeniosłem tą klątwę na tego ptaszka, już nie pamiętam, jak on dokładnie się tam zwał, to możemy znaleźć pijanego Gilliama. Nie wiem, czy to akurat tylko w tej lokacji, czy ogólnie w Beauclair gdzieś. Ja znalazłem go niedaleko chociażby tego jeziora, blisko portu, w całkiem sympatycznym otoczeniu. No i sam oczywiście Gilliam, tak jak wspomniałem, jest pijany, chwieje się i tam coś do nas również mówi, żebyśmy go zostawili, że bez Vivienne jego życie nie ma sensu, czy coś w tym stylu. No tak czy inaczej, taka ciekawostka, jeśli ewentualnie wzięliście inną opcję w tym queście. Gilliam, co ty tutaj robisz? Zostaw mnie! Bez Vivienne moje życie nie ma sensu. Nie chcę mi się z tobą gadać. Podczas mojej ostatniej wizyty w Beauclair postanowiłem również udać się na błonie turniejowe, co tutaj się pozmieniało, ponieważ wiele decyzji, jak wiemy, wiele wydarzeń w świecie Wiedźmina może spowodować jakieś zmiany w otoczeniu. Chociaż większe zmiany w otoczeniu zauważyłem, można zauważyć chociażby w serii gier Fable, dokładnie chodzi mi o trzeciego Fable'a, gdzie tam naprawdę, gdy jesteśmy królem i zarządzamy tym wszystkim, możemy znacząco zmienić wiele lokacji. Aczkolwiek, no tutaj te zmiany nie są aż takie duże, ale podczas chociażby nie podczas, ale już po tym ataku wampirów, gdzie zginęło wielu, wielu ludzi na samych błoniach turniejowych, chociażby na samej arenie, możemy znaleźć wielki stos palących się ciał. Tak jak wspomniałem, zapewne są to wampiry, są to ofiary tych wszystkich wampirów, które zaatakowały. Dodatkowo również możemy znaleźć taki ułożony własnoręcznie jakiś
ołtarzyk, na którym zapewne są poświęceni rycerze, którzy również zginęli w tej bitwie. Zresztą widzimy ich herby, tarcze, broń, uzbrojenie. Tak mi się oczywiście kojarzy, że to jest związane z tym atakiem wampirów, bo nie kojarzę, żeby to tu stało przedtem i zapewne jest to oddanie tutaj czci tym rycerzom, więc też naprawdę całkiem fajna ciekawostka. Ale na dodatek również wstąpiłem do swojego turniejowego rycerskiego namiotu i tam okazało się, że czekało na mnie naprawdę sporo listów, bo ja tak naprawdę tam za bardzo nie zaglądałem i w szczególności dwa listy mnie tam dosłownie rozbroiły, chociażby list od wielbicielki i od wielbiciela. No i zresztą przeczytajcie sobie to sami, bo naprawdę rozbraja. Kolejna ciekawostka została nadesłana przez Michała Kijowskiego i tutaj nadal pozostajemy w klimatach Beauclair. Sama ciekawostka odnosi się do zadania, które samo zadanie tak naprawdę odnosi się do Asterixa i Obelixa, wiadomo to A38, zaświadczenie, gdzie musieliśmy biegać od okienka do okienka. I w pewnym okienku tutaj, gdy ta pani pyta nas o naszą godność, mówimy, że oczywiście Geralt z Livii i ona wspomina pewnego Gemela. I tutaj chodzi o to, że sam Sapkowski dostał właśnie nagrodę Gemela, jest to taka nagroda literacka, więc to taka ciekawostka słowna, fajnie, że tutaj ktoś zwrócił na to uwagę. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Livii. Już szukam. Gedon Gemel. Kolejną ciekawostkę możemy znaleźć w Nowigradzie przy pewnej karczmie, gdzie możemy aktywować zadanie Wykidajło. Nie pamiętam dokładnie, jak ta karczma się nazywa, to jest chyba Kuternoga Katarzyna. I nie pamiętam, szczerze wam powiem, czy czasem ja już o tej ciekawostce nie wspomniałem już kiedyś dawno temu. Jeśli tak, to ewentualnie możecie mnie poprawić. Kurczę, jak ma się aż tyle ciekawostek, to czasami już człowiek zapomina, czy już o tym mówił, czy nie, ale warto wspomnieć, bo ciekawostka jest naprawdę krótka. I sam quest, tak jak wspomniałem, nosi nazwę Wykidajło i w samym queście napotykamy Skellygijczyków, którzy przejęli karczmę. A to wszystko odnosi się do filmu z 1989 roku o takim samym tytule, w którym pewna dyskoteka została opanowana przez pewien gang. No, dosyć to wszystko podobne, więc i ciekawostka udana. No dobrze, i ostatnia taka całkiem fajna, sympatyczna, mała ciekawostka, którą możemy znaleźć w pewnym liście, który jest adresowany do Edgara Nożycorękiego. Oczywiście wszystko odwołuje się do Edwarda Nożycorękiego, czyli tego słynnego już filmu, pewnie oglądaliście. A jak nie, to na pewno niemalże każdy z was o tym słyszał. I oczywiście po samej treści listu można wnioskować, że jest to adresowane do niego, bo chociażby możemy tu przeczytać, że użyj tych swych słynnych nożyc i obetnij mu wszystko, co sterczy i wisi. No tak czy inaczej, wszyscy dokładnie wiemy, o kogo chodzi i do kogo jest to adresowane. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek ciekawostek również naprawdę wam się spodobał. Zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania i oczywiście do kolejnych ciekawostek z Wiedźmina III. Pozdrawiam, Narka!